MMA Rocks i MMA News z Rafałem Moksem. Cześć, cześć. Daniel Akaszysz u mnie zapowiada, że będzie zawodnikiem, który cię podda. Przygotował się do tej walki z Sergio Moraesem, doskonale znanym, jednym z najlepszych grapplerów na świecie i zawodnikiem UFC. Powiedz, czy obawiasz się go? Czy obawiam się go? Nie, nie obawiam się. No, cieszę się, że walka będzie w takim razie toczyła się w parterze. Powiedz, Daniel Akaszysz wychodzi po trzech przegranych, ty jesteś po trzech wygranych, do tego jesteś w czubie kategorii półśredniej w KSW. Czy uważasz, że to jest sprawiedliwe, że zawodnik po trzech porażkach będzie bił się z tobą na KSW? Zawodnik po trzech porażkach jest równie niebezpieczny jak zawodnik z trzema wygranymi, tak? On będzie bardziej zdeterminowany, żeby wygrać. Ja jestem zdeterminowany, żeby podtrzymać pasę. Walczysz u siebie, czy tak naprawdę w jakiś sposób to wpływa na twoje potencjalne samopoczucie? Takie mieszane uczucia towarzyszą. No jest dodatkowy stres i dodatkowa satysfakcja. Tak na przemian, tak? Jest coś lepszego, jest coś gorszego, ale jak na razie jest naprawdę nieźle. Tak jak Akaszysz zapowiada, że będzie się bił w parterze, tak ty mówiłeś, że będziesz pierwszym zawodnikiem od 2010 roku, który go podda. Czy ćwiczyłeś jakieś specjalne techniki parterowe akurat pod niego? Tak, szkoliłem gilotynę i skrętówkę. Takie trochę pół żartem, pół serio, ale jakbyś mógł powiedzieć, ile procent, jako że walczysz u siebie, ile procent z tych biletów to potencjalne fanki Rafała Moksa? Nie, że to wiecie, że to jest mit, naprawdę. Ja nie odczułem nigdy tego, że miał tyle fanek. W przypadku wygranej staniesz naprzeciwko Borysa? Już mówiłem, jak wycięli Roxy, tylko spróbujcie mi to wysiąść. Niechętnie, powtarzam, niechętnie, tak? Ale z Borysem ustaliliśmy. Jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jak będzie trzeba się bić, to się bijemy. Więc jeżeli będzie trzeba i dojdzie do tego, podajmy rękawice. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję.